Czyli jeśli tak, to tak. Witam Państwa bardzo serdecznie. Miło mi jest gościć w Wyszkowie. Dziękuję za to, że okazję codziennie mam trudni parować, w związku z tym mam fantastyczny cel i bardzo dziękuję, że Państwo przyszliście, bo to zawsze taki odruch serca, czy odruch płynący z serca, to jest to, co jest najważniejsze. I wiadomo, że nie zawsze wszystkich na wszystko w życiu stać, ale wszystkich stać na po prostu ten dar serca, który dzisiaj tutaj Państwo w pewien sprośny sposób przekazują. Chciałem pokazać uczestników naszego turnieju. Witam bardzo serdecznie poszczególne reprezentacje. Witam moich telewizyjnych kolegów. Na końcu, Państwo, mamy serdecznie wygramy każdy z każdym po 15 minut, także poprosimy o kapitanów poszczególnych drużyn. Tutaj jest komentarz do protokoły, czyli nazwiska składane są. Czy mamy procedurę losowania, mamy prawników ustawienia, czy uzgodnienia? To zapraszam kapitanów do stadionu na uzgodnienie. Poprosiłbym o gorące przywitanie od wszystkich panów. Witam Państwa, pierwszy głos telewizji polskiej, pan Dariusz Szpakowski. I tak jak Państwo zazwyczaj wiecie, że pan Dariusz komentuje mecze piłkarskie różnego szczebla, łącznie z naszym wyszkowskim turniejem charytatywnym. Także mam nadzieję, że Państwo będziecie mile dzisiaj gościć tu nas, tak sportowi, fajnie spędzicie czas. A ja witam gorąco burmistrza Wyszkowa, a także Grzegorza Bosiewskiego, który objął patronatę dzisiejszą imprezę, dzisiejszy turniej. Jest to prawdziwy turniej piłkarski, także nie może zabraknąć sędziego, sędzią gwiżdżącym dzisiejsze spotkanie jest pan Mariusz Zalewski, zapraszamy. Oczywiście pana Zbigniewa Rusika. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Szczególnie serdecznie witam gości, którzy dzisiaj przyjechali do Wyszkowa. Witam w przyjaźnym mieście w Wyszkowie. Życzę wspaniałych efektów sportowych, wszystkim dobrej zabawy, efekty szczęśliwe. Dziękuję Państwu wszystkim za przybycie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziś zagramy dla Oli. Ola jest z nami. Brawa Oli. Sport jest bardzo ważnym elementem naszej codziennej rzeczywistości. Zwycięstwo zależy od wielu przyczyn i powodów. Zawodnik, aby zwyciężać, musi mieć ogromny hart ducha, ale i to nie wystarcza. Żeby zwyciężać, potrzeba z naszej strony wsparcia, kibicowania, ściskania kcików. Wiemy, że Ola jest silna. Będziemy Cię Oli kibicować. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz spotykają się dwa zespoły. Zespół telewizji i zespół Olbrojego Wyszku. Powiem szczerze, że jestem jako kiedyś nasza jedna z posłanek powiedziała w małym rozkroku sobie. Dlatego, że jedną częścią serca jestem oczywiście z strony na telewizji. Z drugą oczywiście jestem sercem z Olbrojami, z Olbrojego Wyszku. Tam się kibicuje jednym i drugim. Ja rozumiem, że Wy sobie robicie z samym wybierzecie. Rozpoczynamy. Muszę mi założyć specjalne koszulki, telewizja zakłada, żeby mi odróżniali się od przeciwników. Dobrze, już wszystko mam załatwione, formalne sprawy zostały załatwione. Poszło. Proszę Państwa, rozpoczyna telewizja. Tak jest, bardzo szanowni piłeczkę, szanowni piłeczkę. Tak, teraz w tej chwili bardzo dobrze, bardzo dobrze zatrygowany przez odbłonów zawodnik z telewizji. Teraz próbę roli. Niestety ma prawa zawodnika. Bardzo dobry obręca na tabelę. Wiele góry, proszę Państwa, bardzo piękny, dobry obręca. Proszę Państwa, telewizja, pierwszy strzał na naszą bramkę, na boku. Ale w tej chwili tak jest, przekrytoną telewizję się krytuje. Dobrze. Zdrowiem siódmym się będę przystawiał Rafał Kapela. Proszę Państwa, w tej chwili mamy... Czy o, proszę Państwa, pierwsza sytuacja? Numer 3, ale niestety nie udało się. No, powiem szczerze. Nie rozumiem, czy to jest życzę. Czy to jest życzę? Brawo, 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 7-0. Niestety, ale oklaski dla naszego odbojstwa. Zdobienie poprawną, telewizyjną.
Bardzo dobra sytuacja. Jest tutaj szybka kontra. Bardzo ładna kontra, ale jest Jurek. Jurek dobrze. Bardzo ładnie. Proszę Państwa. Akcja powie, w tej chwili może być bardzo groźnie pod naszą bramą. No i proszę Państwa. Bardzo dobrze jeżdżę. Ok, proszę Państwa, brawa na Jurka, uwaga, numer 6, powtarzam. Niech być bardzo dobrą końca. Grał w Krupienicę, nie wiem, czy Państwo pamiętają, ja pamiętam. Graj Staśka szybko! Bo nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale był wyszło był kiedyś w Krupienicę. Co prawda sezon, ale był. 17, proszę Państwa, numer 17 w telewizji to jest Robert Kisie. Robert Kisie jeszcze śmiał. W tej chwili strzał, broń, dobrze, walczymy o piłkę z Barbosa, tak jest. Wznowienie o naszej zmianie. Proszę Państwa, ja bardzo proszę się pomóc, panie Józef. Czy ktoś tam jest, żeby do szesnego publiczne poprowadził do boju? Piękny strzał, piękna obrona. Bardzo ładnie, bardzo ładne złożenie było. Tylko że się strzał teraz broni jeszcze raz, proszę Państwa. No, broni, brawo! Piękna sytuacja. Dobrze, patrzymy. Proszę Państwa, 17. I strzał. Brawo dla Roberta Kiszczera. Robert Kiszczer jest bardzo aktywny w tej części spotkania. Już w tej chwili, proszę Państwa, minęła 4 minuta meczu. 0-0. Mamy naszego bramkarza. Uwaga, Jurek. Dobrze, Jerzy. Trójeczka, by wspomnieć tych, kto jest trójeczką. Robert, uwaga. Oj, jedziemy dalej. Mamy tam trudno. I piękna bramka, proszę Państwa. Dobrze, to jest numer 14, Robert Kisie. Bardzo aktywny, to jest spotkanie, Robert, tak? Wolny sędzia ustawiał precyzyjnie.
No i na szczęście się nie stało na oboju. Proszę Państwa, nie do tego miejsca do przygodowki. Bardzo powiedzmy, że z dnia dzisiejszym nie kolejne to rozwoju. Nie ma jedyne! Jest strzał do kartu. Jeszcze coś? Poświęcenie drugiego miejsca. 20 sekund do przygodowki. Tylko proszę Państwa, jedna z ostatnich sytuacji, bo tak jest jeszcze 9 sekund, proszę, 7, 6 sekund, to jedna z ostatnich akcji. Strzał z naszym etapem przeciwników.